I słuchaczu, serdecznie Cię witam dzisiaj. Cieszę się z kolejnej sposobności naszego wspólnego czytania Biblii, możliwości dzielenia się z Tobą wrażeniami i przemyśleniami w kwestii zależności, a także związków, jakie istnieją pomiędzy pytaniem, którym kończy się szósty rozdział, a wizją z siódmego rozdziału Księgi Apokalipsy. Pomódlmy się teraz. Poprośmy Boga o to, aby nas prowadził i dał właściwe zrozumienie tych zagadnień, którymi będziemy się dzisiaj zajmowali. Umiłowany nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Dziękujemy Ci za to, że możemy się dzisiaj spotkać. Możemy otworzyć Twoją świętą księgę, a w niej Apokalipsę. Aby czytać dalsze rozdziały, dzisiaj chcemy czytać siódmy rozdział. Chcemy zrozumieć te bardzo ważne zagadnienia, jakie tam zostały poruszone. Niech Duch Twój Święty działa na nasze serca, niech poruszy nasze umysły, niech sprawi, że te treści i te wizje, które otrzymał Jan, staną się dla nas zrozumiałe. Dopomóż Boże, abyśmy nie tylko zrozumieli Twoje przesłanie, ale abyśmy potrafili żyć zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa proszę o to i dla siebie, i dla słuchaczy, z którymi razem będziemy czytać te słowa. Amen. Któż się może ostać? Jest to cytat słów wyrażających przerażenie ludzi skonfrontowanych z czekającą ich pewną zagładą. Tym pytaniem kończy się szósty rozdział księgi, będącej przedmiotem naszych zainteresowań. Na poprzednim spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nie wszyscy ludzie będą wówczas rozpaczać. W tym samym czasie, i w obliczu tego samego wydarzenia, które jednych przeraża, wielu będzie spokojnych, pogodnych, rozradowanych z powodu powtórnego przyjścia swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlaczego ci ludzie będą tak szczęśliwi, a większość mieszkańców świata będzie wołać o śmierć? Człowiek, który zaufał Bogu, otrzymuje od niego szczególne błogosławieństwo. Jest to wewnętrzny spokój, jest to taki rodzaj ukojenia, który trudno nam jest opowiedzieć słowami, chociaż wszyscy i w każdym czasie każdy z nas może go doświadczyć. Dzisiaj, zanim otworzymy Księgę Apokalipsy, proponuję, byśmy przeczytali Psalm 46. Psalm ten został napisany przez synów Koracha którzy przeżyli straszny dramat we własnej rodzinie. Dramat ten został opisany w Księdze Liczb w rozdziale 16. Pomimo śmierci całej rodziny, synowie Koracha ocaleli. Możemy o tym przeczytać w rozdziale 25, wierszach dziesiątym i jedenastym tej samej księgi. Czytajmy ten tekst z psalmu. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Prze się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały i choćby pieniły się w wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty najwyższego. Jest Bóg w nim, nie zachwieje się, Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po Krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Piękna to modlitwa, pełna spokoju i całkowitego zaufania do Boga, zaufania w każdej sytuacji, a szczególnie w dniach trwogi, niepewności, zagłady. Psalm synów Koracha tchnie nadzieją. Daje pewność ochrony w czasach, kiedy wszystko się wali, kiedy giną najbliżsi, kiedy wszyscy, podobnie jak w apokalipsie, pytają, kto się ostać może. Człowiek, który zna mił i miłuje Boga, który przeżywa z Nim doświadczenia w różnych, radosnych, ale i trudnych, i problematycznych sytuacjach swojego życia, wie, że może... Całkowicie zaufać Bogu. Pielęgnując takie przekonanie w swoim sercu, może ufnie przejść też przez czas trwogi, o jakim czytaliśmy w końcówce szóstego rozdziału. Wróćmy jeszcze raz do tamtego opisu. I wszyscy królowie Ziemi. I można władcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do góry i skał: Padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka. Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Kto się może ostać w tej właśnie sytuacji, w takiej sytuacji? W Psalmie 46 znajdujemy odbicie stanu umysłu i serca człowieka, który nie tylko może ocalać, ale należąc do Boga, może w każdej sytuacji radować się z wyzwolenia od grzechu i jego skutków. Rozdział 7 Apokalipsy. Opisuje dwie grupy ludzi, którzy w tym wielkim dniu Pana zostają zachowani od zagłady. Oto uratowani. Rozdział siódmy, odpowiadając na postawione pytanie, któż się może ostać, ukazuje zbawionych, tych, co pozostali przy życiu. Jan słyszy o nich. Jan ich ogląda. Ich opisy dzielą treść siódmego rozdziału na dwie części. Wersety 1 do 8 przedstawiają grupę 144 tysiące zapieczętowanych. Natomiast druga część, teksty od 9 do 17, zawiera opis wielkiego tłumu zbawionych, stojących przed tronem Boga. Na początku przypomnimy sobie cały tekst dotyczący tych 144 tysięcy zapieczętowanych. Dla wielu czytelników Pisma Świętego ten tekst jest dobrze znany, a dla nas, którzy uczestniczyliśmy w poprzednim spotkaniu, zapoznanie się z całym siódmym rozdziałem stanowiło zadanie domowe, prawda? Czy odrobiliśmy? To zadanie. Teraz wspólnie przeczytajmy ten tekst. Apokalipsa, siódmy rozdział, pierwsze osiem wierszy. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię. Ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom. Dopóki nie opatrzymy pieczęciom sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęciom: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy. 12 tysięcy opieczętowanych z plemienia Rubena, 12 tysięcy z plemienia Gada, 12 tysięcy z plemienia Asera, 12 tysięcy z plemienia Neftalego, 12 tysięcy z plemienia Manassesa, 12 tysięcy z plemienia Symeona 12 tysięcy z plemienia Lewiego, 12 tysięcy z plemienia Issahara, 12 tysięcy z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Benjamina 12 tysięcy. Obecnie będziemy ponownie czytać kolejne teksty i zastanawiać się nad ich treścią, nad zawartymi w nich informacjami, a także lekcjami dla nas wypływającymi. Z tych tekstów. Pierwszy wiersz siódmego rozdziału. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani morze, ani żadne drzewo. Podkreśliłem niektóre słowa, niektóre zwroty, niektóre zakolorowałem. Apokalipsa jest księgą liczb. Z poprzednich spotkań znamy już symbolikę trójki, siódemki. Dzisiaj spotykamy się z czwórką. Liczba cztery to liczba pełni, całości pewnej, całości dotyczącej naszej ziemi. Tak wymieniane są cztery strony świata, czyli cały świat, cały nasz glob. Czterej aniołowie to posłańcy działający. W sprawach naszej Ziemi. Określenie anioł, inaczej posłaniec, może odnosić się do każdego, kto pełni takie zadanie, taką służbę. Może to być istota astralna, anioł jako istota stworzona, aniołem, boska, diabelska, może to być też człowiek. Aniołowie mogą spełniać swoje zadania, będąc posłańcami Boga albo szatana, albo ludzi. Cztery wiatry to wszelkie wojny, walki, zawieruchy czy niepokoje na tej ziemi. To szczegółowo rozpamiętywaliśmy i przyglądaliśmy się uzasadnieniom biblijnym w spotkaniach z księgą Daniela, gdzie w siódmym rozdziale. Po raz pierwszy ta symbolika się pojawiła. To, co tutaj Jan widzi i opisuje, przypomina nam sceny, z którymi spotykaliśmy się już w szóstym rozdziale. Czy mamy tu do czynienia jak gdyby z tłem, z zakulisowymi działaniami, mającymi jakiś związek z wydarzeniami opisanymi w rozdziale szóstym? Podobnie jak tam cztery istoty dysponowały czterema końmi i wywoływały czterech jeźdźców. Tak i tutaj, czterej aniołowie spełniają swoje zadania. Morze i ziemia to dwa środowiska, dwa źródła, z których w apokalipsie wyłaniają się zwierzęta. Zobaczymy to w późniejszych rozdziałach. Są to systemy są to środowiska wrogie wobec Boga i wobec Jego ludu. Drzewa, roślinność to symbol ludzi w ogóle, w tym także ludu Bożego. Ukazana została tutaj cała ludzkość sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Bóg w ten sposób chce zwrócić naszą uwagę. Że nie pozwoli na to, by kogokolwiek dotknęły ostatnie plagi, zanim nie nastąpią pewne rozstrzygnięcia, których on dokona, ale dokona tych rozstrzygnięć na bazie osobistych decyzji każdego z nas, każdego człowieka. Czterej aniołowie z tego rozdziału to cztery istoty u tronu Boga. O jakich mogliśmy przeczytać już wcześniej w rozdziałach czwartym, piątym i szóstym Apokalipsy, a także w księdze proroka Ezechiela w rozdziałach pierwszym i dziesiątym, gdzie istoty te zostały nazwane cherubami. Czy tutaj mamy do czynienia właśnie z tymi samymi istotami? Podobieństwo jest duże. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnych na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęciom sług Boga naszego na czołach ich. Przypomnijmy sobie sytuację opisaną przez proroka Ezechiela w dziewiątym rozdziale od wiersza trzeciego do szóstego, kiedyś już czytaliśmy ten tekst. Zwróćmy na niego uwagę i w tej chwili. Chwała Boga Izraelskiego podniosła się z heruba, na którym spoczywała w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku. I rzekł pan do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez pośrodek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka. Nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców, panny, dzieci, kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Rozpoczniecie od mojej świątyni i rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. To jest ta jak na ostatnim spotkaniu mówiliśmy, niezwykła sprawa, niezwykłe dzieło Boga. Kim jest też anioł od wschodu słońca? Jak gdyby dysponujący tymi czterema aniołami odpowiedzialnymi za powstrzymanie wojen, wichur, zawieruch. Biblia obraz wschodzącego słońca wiąże z misją Jezusa Chrystusa. Teksty, które mamy na ekranie z Ewangelii Mateusza, z drugiego rozdziału, z Łukasza, z pierwszego rozdziału, mówią nam o narodzeniu Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł po raz pierwszy na ten świat. To było jak wschodzące słońce. To było przyniesienie. Światła, radości, Ewangelii. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, że powtórne przyjście Chrystusa będzie podobne i tym podobieństwem posłużył się sam Jezus podobne do błyskawicy, która rozbłyska na wschodzie i biegnie aż na zachód. W Księdze Objawienia, w 16 rozdziale, gdzie opisane są już, Ostatnie plagi, te plagi bez domieszki łaski Bożej. Powiedziano, że gdy szósty Anioł wylał swoją czaszę, to wyschła woda Eufrat, aby zgotować drogę królom od wschodu słońca. Tak zaznaczone zostało tam powtórne przyjście Chrystusa. Więcej na ten temat. Powiemy sobie, gdy studiować będziemy szesnasty rozdział. Wygląda na to, że tym aniołem od wschodu słońca jest sam Jezus Chrystus. Chrystus jak zawsze, tak i tym razem, całkowicie panuje nad końcowymi wydarzeniami w historii naszej Ziemi. W tym przypadku dba o to, by wcześniej, zanim przyjdzie tragedia. Jego wierny lud był oddzielony i chroniony w tym Jego wielkim dniu, w tym wielkim dniu pańskim. Ponownie dochodzimy do wniosku, z jakim już kiedyś zetknęliśmy się, że wszystko co dzieje się na ziemi jest kontrolowane z góry, od tronu Bożego. Bóg jest Panem, który w sposób przez siebie kontrolowany doprowadzi wielki bój do jego pomyślnego zakończenia polegającego na zniszczeniu wszelkiego zła, grzeszników, którzy odrzucając Bożą zbawienną łaskę, zaangażowali się w pełne czynienie nieprawości. Biblijna perspektywa położenia kresu dalszemu rozwojowi zła nie rysuje przed nami jednak jakiejś niekontrolowanej katastrofy nie będzie to koniec obecnej cywilizacji spowodowany jak niektórzy prognozują przeludnieniem naszej planety głodem czy brakiem tlenu pitnej wody albo wygaśnięciem słońca czy najazdem kosmitów w trzeci rozdział jeszcze raz powtórzymy Brzmi nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęciom sług Boga naszego na czołach ich. Zwróćmy uwagę, szczególną uwagę, na to ważne przesłanie treści trzeciego wiersza. Wynika stąd, że Morze i ziemia, te środowiska wrogie Bogu, są do pewnego czasu chronione przez samą obecność wiernych sług Boga na tym świecie. Sytuacja bardzo podobna do tej, gdy lot wyprowadzany był z Sodomy, zanim Sodoma zginęła. W wierszu czwartym wchodzimy w temat, w zagadnienie dotyczące 144 tysięcy opieczętowanych. Tej liczby, która jest powszechnie dyskutowana przez większość, jeżeli nie przez wszystkich czytelników Apokalipsy. Co wiemy? Co możemy wiedzieć na ich temat? Jak powinniśmy zrozumieć tę liczbę? O kogo tutaj chodzi? Czy o samych mężczyzn? O osoby jako takie, czyli mężczyzn i kobiety razem wziętych? A może o rodziny? Głowy tych rodzin? Może o pierworodnych? O domy w sensie szczególnych rodów w pokoleniach izraelskich? A może o ojców tych rodów? Izrael składał się z plemion, a te z klanów rodowych klany z rodzin, rodziny z poszczególnych jednostek. Izrael podzielony był na dwanaście plemion, które zorganizowane były w grupy, oddziały, jednostki. Liczące po tysiąc, sto, pięćdziesiąt i dziesięć. Ale czy pojedynczych osób? Czy przedstawicieli rodów? Czy poszczególnych rodzin? Samych może mężczyzn? Jak wiemy, wtedy kobiety miały inny status niż obecnie. Czy liczba sto cztery tysiące to dwanaście razy dwanaście? Tysiąc osobowych oddziałów, czy grup, czy jednostek. Jak powinniśmy rozumieć te liczby? Usłyszałem ich liczbę. W Apokalipsie poza tym tekstem, siódmego rozdziału, wiersza, czw wiersza czwartego, w którym Jan napisał, że słyszał liczbę, jest jeszcze jedno miejsce. W którym prorok sprawozdaje, że słyszał liczbę, chociaż obydwa te przypadki dotyczą zupełnie innych grup ludzi. Przeczytajmy ten drugi tekst w całości 9 rozdział wiersze 13 do 16. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos. Głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę, uwolni czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. I teraz uważajmy: a liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady Mirjad. Taką ich liczbę słyszałem. Miriada to 10 tysięcy. Dwie Miriady, Miriad to 200 milionów. A więc Jan słyszy liczbę 144 tysiące w siódmym rozdziale, a w dziewiątym rozdziale słyszy liczbę dwie Miriady, Miriad, czyli 200 milionów. Milionów. Proponuję, byśmy z końcowymi wnioskami na temat ten jeszcze się wstrzymali. A to dlatego, że jeszcze nie zapoznaliśmy się z tym wszystkim, co na temat tych 144 tysięcy opieczętowanych oraz w związku z nimi można przeczytać w tekście. A teraz rozważmy sprawę. Samego pieczętowania. Czym ono jest? Co Biblia mówi na ten temat jeszcze na innych niż to miejscach? Więź Boga z człowiekiem czyni z niego prawdziwego chrześcijanina. Chrześcijanin nie jest nim z uwagi na to, że on tak to deklaruje, ale dlatego, że Bóg uznaje go za takiego. Ostatnie pieczętowanie gwarantuje ochronę Bożych aniołów dla ostatka. W tekstach podanych tutaj na samym dole ekranu możemy przeczytać: W nim i wy wszyscy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię Zbawienia Waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani. Obiecanym duchem świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. A więc przyjęcie Ewangelii i uwierzenie Chrystusowi powoduje Nowonarodzenie. Nowonarodzenia dokonuje Duch Święty. On też prowadzi nas do przymierza z Bogiem. W Nowym Testamencie znakiem Przymierza jest chrzest. W czwartym rozdziale tego samego listu do Efezjan w wierszu 30 możemy przeczytać, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc przyjęcie Jezusa Chrystusa, zawarcie przymierza z Bogiem przez chrzest. Poddanie się działalności Ducha Świętego, nazwane jest tutaj pieczęcią. O co chodzi w tym pieczętowaniu 144 tysięcy? Jakie jest jego znaczenie? Czy jest to pieczętowanie zapieczętowanych, mając na uwadze teksty, które przeczytaliśmy z listu do Efezjan? Gdy porównamy te teksty z Ezechielem z rozdziałem dziewiątym, które przed chwilą czytaliśmy też, to jest to ochrona przed zagładą, przed zniszczeniami tego wielkiego dnia pańskiego. Jest to pieczęć ochrony Bożego ludu, potwierdzenie przynależności do Boga, prawdziwości. Bóg pieczętując, akceptuje te osoby to gwarantuje im ochronę w czasie szczególnych doświadczeń o których czytamy też w apokalipsie niekoniecznie doświadczeń tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa powtórzmy jeszcze raz więź człowieka z Bogiem czyni z niego prawdziwego chrześcijanina chrześcijanin jest nim nie dlatego że sam to deklaruje, ale dlatego, że to Bóg uznaje go za swoje dziecko. A teraz przywołajmy na pamięć teksty podane na ekranie tutaj pod pierwszym zdaniem. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia pańskiego. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale znowu mamy słowa Pana Jezusa: Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie bez racji wielu chrześcijan uważa, że sama wiara bez świadectwa życia zgodnego z Bożym dekalogiem jest jedynie czym chełpieniem się przynależnością do Jezusa Chrystusa, przechwałką której wtóruje bezpodstawne i gołosłowne Panie, Panie, lekceważenie któregokolwiek z przykazań, a w chrześcijaństwie Powszechnie lekceważone, a nawet pogardzane jest czwarte przykazanie Dekalogu. Stało się ono niejako znakiem przynależności do Boga i przyjęcia Jego uświęcenia, pieczęcią Boga Stworzyciela. Zważywszy osobisty stosunek do tego dnia, pamiątki twórczej mocy Boga, w którego wierzymy, Łatwo możemy zorientować się, po której stronie i w jakiej jesteśmy relacji z naszym Stwórcą i Zbawicielem, który sam oświadczył, że jest Panem Sabatu, czy szabatu. Ostatnie pieczętowanie ma szczególne znaczenie, gdyż gwarantuje ochronę ludu Boga, który to lud żywo doczeka powrotu Zbawiciela. W Psalmie 91 czytamy, że wtedy Bóg ochroni swoje dzieci również przed plagami, które nadejdą na ten świat. Widoczne na ekranie zestawienie plemion Izraela stanowi podstawę interesującego studium tego zagadnienia. Jest to jedyna lista, na której umieszczone jest takie zestawienie imion synów Jakuba, czyli Izraela. Zwracam uwagę na równoczesne w tym jednym zestawieniu występowanie plemion Manasesa i Józefa. Odznaczyłem je innym kolorem, niebieskim. Gdy w innych listach pojawia się imię Józefa, to nie ma tam jego synów Efraima i Manasesa. A jeżeli oni są wpisani na listę plemion starotestamentowego Izraela to nigdy nie występuje na niej ich ojciec Józef. Dlaczego tutaj wśród plemion Izraela wymienione zostały imiona ojca, czyli Józefa, i jednego z jego synów, Manasesa, przy czym Efraim został pominięty? Dlaczego w tym zestawieniu nie znajdujemy też plemienia Dana? Niełatwe to pytania. A tutaj mamy. Różne inne zestawienia plemion izraelskich. Pierwsze z Księgi Rodzajów to błogosławieństwa Jakuba, Ojca Plemion Izraelskich. W Księdze Liczb ukazany jest rozkład obozu izraelskiego. Księga Powtórzonego Prawa w 27 rozdziale przedstawia nam, jak na górach Garizim i Hebal, po sześć plemion na każdej zgromadził się Izrael, aby odczytać przymierze z Bogiem. Na jednej górze były czytane błogosławieństwa, na górze Garizim, na górze Hebal przekleństwa, które spadną na lud, jeśli podepcze przymierze z Bogiem. W 33 rozdziale powtórzonego prawa mamy błogosławieństwa skierowane do plemion izraelskich przez Mojżesza. W księdze Ezechiela jest to bardzo ciekawy tekst w 48 rozdziale, gdzie jest mowa o nowej ziemi i nowym podziale ziemi. I znowu wyliczone jest 12 plemion izraelskich. Boży Izrael składa się z dwunastu plemion. Liczba dwanaście w Piśmie Świętym jest liczbą Kościoła. W Starym Testamencie było to dwunastu patriarchów, w Nowym Testamencie dwunastu apostołów. W Księdze Apokalipsy, w 21 rozdziale, gdzie opisane jest nowe miasto Jeruzalem, mowa jest o bramach jest ich dwanaście i fundamentów tej nowej Jerozolimy również dwanaście. Na bramach są imiona patriarchów, na fundamentach imiona apostołów. Ciekawy tekst znajdujemy w liście Jakuba. W wierszu drugim tego listu, w pierwszym rozdziale. Kieruje ten list do rozproszonych pokoleń Izraela. Ale list rozesłany jest do Kościoła chrześcijańskiego. W liście do Rzymian w drugim rozdziale, wierszu 28 i 9, mowa jest o prawdziwych Żydach, czyli o prawdziwych chwalcach bożych. To grono składa się z wierzących starego i nowego testamentu. Apostoł Paweł mówi: więzy ciała, więzy krwi i obrzeska to wszystko ma olbrzymie znaczenie, ale więź duchowa z Bogiem to decyduje o przynależności do chwalców Boga. W liście do Rzymian w rozdziałach od 9 do 11 apostoł Paweł tłumaczy, na bazie drzewa oliwnego, losy i zdarzenia, jakie miały miejsce z Izraelem Starotestamentowym, i co się działo w Starym, co się dzieje w Nowym Testamencie, jak wiele gałęzi spłonnej oliwki wszczepionych jest w to drzewo, w ten pień patriarchów Starotestamentowych, a niektóre gałązki z tego drzewa. Mające więzi krwi, etnicznie przynależące do Izraela, zostają wyłamane z uwagi na brak wiary, z uwagi na to, że nie zaakceptowali ci ludzie zbawiciela, mesjasza, który przyszedł, a na którego przecież czekali. W Ewangelii Mateusza w XIX rozdziale, wiersz 28 jest bardzo interesujący. Gdy Chrystus mówi do dwunastu apostołów o przywilejach, które będą ich udziałem, gdy On powróci znowu na tę ziemię. To mówił: Zasiądziecie na dwunastu stolicach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. A wiemy z Nowego Testamentu, że sąd odbędzie się nad wszystkimi. Którzy uwierzyli w Boga, nie tylko Żydami, bo u Boga nie ma Żyda ani Greka, wolnego, niewolnego, mężczyzny, kobiety. Wszyscy jesteśmy równi, jeżeli należymy do Chrystusa, jesteśmy potomstwem Abrahamowym i dziedzicami według obietnicy, jak napisał apostoł Paweł w liście do Galacjan. A więc ta liczba 144 tysiące. Ten Boży Izrael to Izrael etniczny czy duchowy? Zwróćmy uwagę na to, że obecnie dwanaście plemion Izraela już nie istnieje na tej ziemi. Można odnaleźć jedynie pozostałości pokoleń Judy, Beniamina Lewiego. Pozostałych dziewięciu pokoleń trudno szukać. Znaczenie imion w Izraelu ma tu bardzo ważkie przesłanie dla nas. Każde imię było określeniem charakteru jego nosiciela. Gdy zmieniał się charakter człowieka, były przypadki zmiany imion. I tak. Zmieniono imię Abram na Abraham, Sara na Sara, Jakub na Izrael, Szaweł na Paweł, Szymon na Piotr i tak dalej. Moglibyśmy jeszcze kilka wymienić, które zapisane są w Piśmie Świętym. Zwróćmy uwagę na podkreślenia niektórych ważnych myśli w tekście, który nam się wyświetlił. Tekst dotyczący charakteru tych, którzy tworzą liczbę 144 tysiące. Widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi, jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Jaka to piękna charakterystyka! Znajdują się z barankiem na górze Syjon. Syjon jest symbolem Tronu Bożego. Na czole mają imię Baranka i imię Ojca, to jest właśnie ta pieczęć, ten charakter. Podążają wszędzie za Barankiem, za Jezusem. Zapamiętajmy przynajmniej te niektóre myśli, bo jeszcze z nimi się spotkamy. Inne ważne stwierdzenia będziemy omawiali w czasie studium tego czternastego rozdziału, z którego pochodzi. Cytat przed chwilą przytoczony. A więc wszystko przemawia za tym, by w świetle nauk pisma świętego oraz oczywistych faktów liczbę 144 tysiące traktować jako symboliczne określenie grona tych wszystkich, którzy jako opieczętowani, wierni Chrystusowi. Inaczej, nowotestamentowy Izrael. Ostoją się wobec kataklizmów czasu końca i powitają swego powracającego zbawiciela. W tym samym siódmym rozdziale znajdujemy też jeszcze inny opis. Tłumu, tak został określony, tłumu zbawionych, zgromadzonych przed tronem Bożym. Przeczytajmy te pozostałe wersety z siódmego rozdziału Apokalipsy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie Stali wokół tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu. Amen! I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci? Przyodziani w szaty białe, i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć, ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką ze z ich oczu. Kogo przedstawia ta druga grupa? Ten wielki tłum? Czy biorąc pod uwagę 144 tysiące i ten tłum, chodzi tutaj o dwie grupy zbawionych? Czy może pismo święte w tym rozdziale przedstawia, jak niektórzy uważają, klasę niebiańską oraz klasę ziemską? Księga Apokalipsy, obok wielu innych charakterystyk, Wyróżnia się także szczególnym dla niej sposobem przekazu. Prorok często słyszy coś lub o czymś, czy na jakiś temat, a kiedy już zainteresowany danym głosem lub słyszaną informacją, rozgląda się, by zobaczyć, co to albo o czym słyszał. Jego oczom ukazuje się coś lub ktoś Zupełnie inny niż oczekiwał. Dzięki temu dana wizja uczy poznawania znacznie głębszych treści oraz zauważania i rozumienia przekazu i skojarzeń, jakich wiele możemy znaleźć w Księdze. Dlatego nie należy się śpieszyć przy czytaniu Pisma Świętego. Czy lew i baranek? To dwie różne czy jedna i ta sama istota? W XVII rozdziale Jan słyszy o wszetecznicy siedzącej nad wodami. Rozgląda się gdzie ona jest, a Anioł mówi: „Ja ci ją pokażę”. I widzi tę niewiastę na bestii, na zwierzęciu. Już w pierwszym rozdziale, zapewne pamiętamy. W wierszu dziesiątym Jan słyszy głos jak trąby i rozgląda się, gdzie jest ten trębacz, i widzi Jezusa w bardzo uroczystym stroju, jak kapłan w świątyni. W siódmym rozdziale, tutaj, Jan słyszy liczbę 144 tysiące. Jan nigdy nie widzi tej Liczby. Jan słyszy 144 tysiące jest popieczętowanych i gdy spogląda, to widzi tłum. Tak jak lew z rozdziału piątego symbolizuje Chrystusa jako zwycięzcę, a baranek tego samego Chrystusa, ale jako ofiarę. Która składana jest, aby odkupić zgubiony rodzaj ludzki. Tak, podobnie, 144 tysiące zapieczętowanych, to wierzący jeszcze przed powrotem Chrystusa na Ziemię. Natomiast wielki tłum, to zbawieni już po powrocie zbawiciela, po zabraniu ich przed tron Boga. Ale jest to jedno i to samo grono zbawionych. Jan widzi to, o czym poprzednio jedynie słyszał. I znowu mamy te teksty na ekranie. Zbawieni ubrani w białe szaty. Wcześniej już spotkaliśmy się. Z zaleceniem białych szat, zborom w listach, które do nich były wysyłane. Palmy to scena podobna do wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a tutaj, jak gdyby wizja scen tam już, w Nowej Jerozolimie, gdzie odkupieni znaleźli się przed tronem Bożym. Spełnienie obietnicy danej w trzecim rozdziale wierszu 21 i hymn, który przypomina hymn śpiewany w piątym rozdziale na cześć siedzącego na tronie i Baranka. Jeden ze starców tłumaczy, Janowi, że ci ubrani w białe szaty. Ten wielki tłum odkupionych, to ci męczennicy, którzy otrzymali te białe szaty i wybielili swoje charaktery we krwi Baranka. Tutaj mamy ciekawy tekst. Dlatego są przed Tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do żywych źródeł wód i otrze bóg wszelką zez ich oczu. Czy to nie przypomina nam 21 i 22 rozdziału Apokalipsy? Tych zwycięzców, którzy już znajdują się przed tronem bożym? Ale pytanie jest, komu potrzebni są kapłani w wieczności? O jakiej świątyni tutaj jest mowa, w której służyć będą zbawieni? Na odpowiedź na te pytania będziemy musieli jeszcze nieco poczekać. Jest na nie odpowiedź i zawarta jest w ostatnich scenach Apokalipsy. Nie będą pragnąć ani łaknąć. Baranek będzie ich pasł. Czy to nie przypomina nam tej sceny zbawionych z XIV rozdziału, która to grupa tam nazwana jest grupą 144 tysięcy? A tutaj to samo odnosi. Się do tego wielkiego tłumu. Będzie to nasz nowy wieczny dom. To będzie ten wielki finał. A teraz kilka istotnych, ważnych myśli na zakończenie dzisiejszego spotkania. Niezależnie od życiowych trudów i problemów, gdyby nie opieka Boga i straży Jego aniołów, w każdym zagrożeniu On jest z nami, nie byłoby żadnej innej pomocy i ochrony dla nas. On jednak zawsze troszczy się o swoje dzieci, chroni od zguby i bezpiecznie prowadzi nas do swego ojcowskiego domu. Chociaż. Bóg nie jest odpowiedzialny za nasze kłopoty, to zawsze jest gotowy, by pomóc nam je rozwiązać, z nich się wywikłać. I chociaż często nie interweniuje w taki sposób, jak sobie to wyobrażamy, to jednak zawsze pozostaje wierny swoim obietnicom i przeprowadza nas bezpiecznie na drugą stronę. Podobnie zachował się również przy śmierci. Własnego syna w tamtym czasie. Bóg zaprezentował i zagwarantował nam wspaniałą wieczną przyszłość u Jego tronu. On cudownie nagradza. Podziękujmy Bogu za Jego miłość. Podziękujmy za opiekę tutaj i teraz oraz wspaniałą przyszłość. Jaką przygotował dla nas, swoich dzieci, które obmyły swoje szaty we krwi baranka. Boże, bądź uwielbiony, bądź uwielbiony w swoich czynach. Pomóż, abyśmy my, idąc Twoim śladem, przysparzali Tobie chwały. I Niech te obrazy, które oglądaliśmy dzisiaj czytając siódmy rozdział apokalipsy. Pozostaną nas zawsze przed naszymi oczami, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy synami i córkami Boga, Króla Wszechświata. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, o to proszę. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym studium i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Zapoznajmy się też z ósmym rozdziałem Księgi Apokalipsy, a tytuł kolejnego spotkania to Rola trąb i trąbienia przedstawione w Piśmie Świętym. Ten temat, to zagadnienie, to studium stanowi klucz do zrozumienia siedmiu trąb Apokalipsy.